Raciborska spółka Refaco S.A. podpisała w tamtym tygodniu największy i najbardziej prestiżowy zagraniczny kontrakt w historii firmy. Zadaniem Refaco będzie budowa bloku kogeneracyjnego dla nowej elektrociepłowni w Wilnie. 29 września w Wilnie z udziałem przedstawicieli Refaco, zamawiającego oraz władz Wilna i Litwy nastąpiło uroczyste podpisanie największego eksportowego kontraktu w historii raciborskiej spółki. Ze strony Refaco umowę ratyfikowali prezes Agnieszka Wasilewska-Semajl oraz wiceprezes Edward Kasprzak. Jest to bardzo istotny kontrakt, jest to największy kontrakt na rynku zagranicznym, który podpisaliśmy nie tylko w tym roku, ale na przestrzeni kilku ostatnich lat. Bardzo się cieszymy z tego, że będziemy mogli tutaj właśnie uczestniczyć w budowie dużego, bardzo zadania inwestycyjnego. W zasadzie możemy powiedzieć największego na Litwie, bo to są dwa różne obiekty, które będą połączone wspólną turbiną. My będziemy budowali jeden z tych obiektów. To będzie największa tego typu inwestycja na Litwie, dlatego uroczyste podpisanie kontraktu odbyło się w obecności m.in. premiera Litwy. Znaczną część gospodarki energetycznej Wilno w ten sposób sobie zabezpieczy w energię. Przez to taką zwraca uwagę na to w tej chwili na pewno rząd litewski i widać z tego, że jest tu bardzo duże zaangażowanie nie tylko firmy tej energetycznej litewskiej, ale również litewskiego rządu, władz miejskich Litwy, no i rządu. Wartość kontraktu netto wynosi 149 milionów i 65 tysięcy euro, czyli około 660 milionów złotych. Po podpisaniu umowy mamy okres około prawdopodobnie 2 miesięcy na wejście na plac budowy. To oczywiście zamawiający udzieli nam takiej informacji, kiedy wchodzimy na plac budowy. My sądzimy, że to będzie gdzieś w grudniu i od tego zacznie się realizacja. Cykl realizacyjny to jest 28 miesięcy łącznie z projektowaniem, wybudowaniem, oddaniem pod klucz, podpisaniem protokołu odbioru. Elektrociepłownia będzie ekologiczna i przyjazna środowisku. Jest to kocioł na biomasę, jest to bardzo już w tej chwili taka technologia zaawansowana, nie oparta na węglu. I wchodzimy to, generalnie Europa zaczyna bardzo mocno wchodzić w takie instalacje. Jest to spalanie biomasą, czyli tym, co się produkuje jako odpady. W raciborskiej fabryce zbudowane zostaną dwa kotły na biomasę. W ten dzień umowę podpisała jeszcze firma Budimex, która zajmie się pierwszym etapem prac i zbuduje spalarnię odpadów. Kolejne dwa etapy będą należały już do Refaco. Jesteśmy generalnym wykonawcą bloku biomasowego o mocy 70 MW elektrycznych. W skład tej instalacji wchodzą dwa kotły biomasowe w technologii fluidalnej, odsiarczanie metodą półsuchą. Również mamy tutaj do czynienia z odzyskiem ciepła poprzez kondensację spalin i bardzo dużym i skomplikowanym układem przygotowania i podawania biomasy. Po podpisaniu kontraktu zamawiający mówił o tym, jak wypadło Refaco na tle innych firm, które wystartowały w przetargu. The process of choosing the contractor was a tender, so we had a competition. Wybieraliśmy wykonawcę w drodze przetargu. Do konkursu zgłosiło się wiele ważnych firm. Braliśmy pod uwagę efektywność działań, cenę oraz techniczne i środowiskowe rozwiązania. Refaco okazało się najlepsze. Jesteśmy szczęśliwi, bo wiemy, że firma ma bogatą historię. Wybudowała już podobne obiekty, co daje nam pewność, że kontrakt zostanie zakończony sukcesem. Cechą charakterystyczną tej elektrociepłowni będzie tak zwany system dwunitkowy. Występują tu dwa kotły o wydajności 135 ton pary na godzinę każdy. Za kotłami powstaną dwa systemy oczyszczania spalin metodą półsuchą. Ostatnim elementem elektrociepłowni będzie układ odzysku ciepła poprzez kondensację spalin o mocy około 40 MW. Ten projekt jest bardzo ważny dla całego Wilna, ponieważ będzie miał wpływ na ceny. Korzyścią będzie cięcie cen i ponowne użycie śmieci. Wyczekujemy z niecierpliwością zakończenia inwestycji, dzięki temu nasz rynek energetyczny będzie konkurencyjny. Jesteśmy w tym momencie w pierwszej fazie tego projektu, jest jeszcze wiele do zrobienia, lecz mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i skorzystają na tym wszyscy mieszkańcy. W ramach kontraktu Refaco wykona ponadto wszystkie roboty budowlane, drogi dojazdowe, część elektryczną,
techniczną, część związaną z automatyką, kompleksowe projektowanie, dostawy, rozruch oraz szkolenie załogi. Łącznie z ceną, co jest odwrotnie niż w Polsce, ponieważ według przetargów publicznych w Polsce na początku oferta wstępna dotyczy tylko i wyłącznie techniki. Tutaj składaliśmy komplet, czyli pełna część handlowa plus część techniczna. Udało nam się to pozytywnie wszystko również złożyć. Znalazło to bardzo duże zainteresowanie i pozytywną opinię ze strony klienta. Po przejściu kolejnych negocjacji, dogrywania części technicznej i handlowej, przeszliśmy do ostatniego etapu, czyli złożenia oferty ostatecznej, finalnej, czyli tej najważniejszej rozgrywki w ciągu tego prawie półtora roku. I tutaj udało się nam z pełnym sukcesem. Dzisiaj podpisaliśmy ten kontrakt, który, można powiedzieć, z bardzo dużym udziałem biura handlowego został przygotowany tak, aby to dzisiaj właśnie to wydarzenie miało miejsce. Warto podkreślić, że jest to największy kontrakt eksportowy w formule EPC, czyli pod klucz, zawarty przez Rafako S.A. Daje to duże nadzieje na przyszłość raciborskiej spółce i otwiera szereg możliwości związanych z zawieraniem umów z zagranicznymi inwestorami.